Polska na wieś. Wytrwajcie, my wam pomożemy. Brońmy naszej ojczyzny, brońmy naszych gospodarstw, brońmy naszych miejsc pracy. Zakład Ustów Leśnych i Leśnych, Dariusz Wysoki. Brońmy o każdego! I walczymy o każdego konsumenta! Dlatego tu jesteśmy! Mamy piękny las. Nie zgadzamy się na tworzenie nowych parków i rezerwatów. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj wszyscy razem. Jeden z drugim, jeden za drugim. My musimy się też bronić nawzajem. Musi stać zawsze jeden w obronie drugiego, jako rolnicy. Musi ten piękny czas. A nie, myślałem, że to tam kamera będzie telewizyjna. Pomyliłem się, przepraszam. Jeden broni drugiego. Nie dla miodu z Chin i Ukrainy. Pszczelarze popierają rolników. Szanowni Państwo, Mazowsze wita cały kraj. Witamy tu w sercu Rzeczypospolitej. Się Polsko. Myśmy na nowo poznali smak prawdziwej prawdy, a nie kłamstwa i obłudy. Nie dajmy sobie wmówić to, co jest codziennie nam serwowane, że nic nie można, bo jeszcze kilka miesięcy temu wszystko było można, a dzisiaj nic nie można. Więc zdecydujcie się Państwo, ci, którzy przejęliście władzę, czy coś można, czy nic nie można? Czy tylko można pobierać pensje, pobierać swego rodzaju jakby apanaże, a cała reszta to jest po prostu gdzieś? Mogę przywołać Państwu pewne sformułowanie, które wiele wieków temu jeden z mędrców powiedział. Kto nie wierzy w Boga, wmówi mu się i jest gotów uwierzyć we wszystko. Nie dajmy sobie odebrać wiary. Nie dajmy sobie odebrać tego, co najcenniejsze. Jeszcze raz witam wszystkich w sercu Polski, w stolicy, w Warszawie. Szczęść Boże wszystkim.